Siema, ja jestem Howl. Jakby zaraz o gierkę zobaczycie, nie ma problemu, ale jeszcze chciałbym was poprosić o łapeczkę, o subka, o jakiś komentarz fajny. No i żebyście wbili na Discorda i co najważniejsze jeszcze na Twitcha, na którym sobie gramy w gierki. Linki są w opisie, tak więc zapraszam. No i miłego odcineczka. Dzisiaj będziemy sobie ogrywać Crowzy. Ogólnie powiem wam tak, wbiłem ogólnie już na jakby treningówkę, żeby zobaczyć, wszystko sobie ustawić i w ogóle. I powiem szczerze, że gra nie powala, jeżeli chodzi o niektóre aspekty. Powiem szczerze, już jakby po samej treningówce wam mogę opowiedzieć, jak ta gra wygląda, żebyście się nie zdziwili. Ta gra wygląda jak mobilna gra odpalona na jakimś BlueStackerze czy jakimś innym emulatorze na komputerze. Movement jest strasznie jakby taki sztuczny, nie czuć go totalnie. Strzelanie ujdzie, ale dźwięki samochodów też to jest masakra. Zresztą zobaczycie, zaraz nie będę przyciągał. Słuchajcie, polecimy sobie jakiś po prostu jakby obojętnie jaki jakby tutaj modzik. Quick matcha. Pamiętajcie też, że to jest jakby beta, więc jakby wciąż ta gra może być dopracowana, więc wciąż może być, nie wiem, bardzo dużo zmienione, bardzo dobrze jakby wiemy, że gry w becie bardzo często wyglądają naprawdę katastroficznie, a później z czasem, no jak one tam są w tej becie, są w tej otwartej becie, one tam z czasem właśnie powoli sobie dojrzewają, są lepsze i po prostu coraz lepiej wyglądają, więc jakby też nie ma co skreślać gry, zobaczymy z czasem, jak będzie wyglądać po prostu. I tak jak mówiłem, tak jak powiedziałem na początku, no gra wygląda przepotężnie źle. Znaczy zamysł jest spoko, jakby zamysł jakby, no to jest Battlefield po prostu, taki naprawdę bieda version, to jest jak macie, ja nie chcę hejcić gry, bo ja naprawdę miałem nadzieję, że ta gra będzie lepsza, ale o, z trzeciej osoby, co jest? Jak się zmienia kamerę? Oj, nie wiem, czy mi się czasem nie zepsuło coś i kamera mi nie została, mogło tak być, nie wiem. Ja nic nie klikałem. Zobaczymy, no słuchajcie, jakby powiem wam tak. Czy gra jest warta uwagi? Jeżeli gra będzie wyglądać tak, jak wygląda i ona nie będzie free to play, to totalnie nie. Nawet jakby była free to play, to powiem wam, że mówię, no World War 3 będzie dostępne jakby... tam był koleś lewej. World War 3 będzie dostępne w marcu chyba jakoś. No, słyszałem, że po prostu World War 3 ma przejść na free to play. Więc już lepiej będzie pograć World War 3 niż na przykład właśnie w... Nie widzę go. Niż na przykład w Crowzy, bo po prostu... z koleś. Znaczy, okej, okay, muszę przyznać, że fajnie się strzela. Jakby... To tutaj przyznaję akurat. Dobra. Dorwałem się z jakim na respę, trochę długo. Ludzie to mają inne bronie, widzę. Jestem ciekaw, gdzie ja mogę zmienić bronię. Mogę gdzieś zmienić, pewnie w panu mogę zmienić. Naprawdę się spodziewałem, a tu jest loadout. Naprawdę się spodziewałem, że będzie coś lepszego. Ja naprawdę nie jestem hejterem czy coś. Ja naprawdę dawałem tej grze nadzieje takie większe i... miałem nadzieję, że ta gra będzie czymś naprawdę wow. Może nie, inaczej, może nie wow. Może nie wow, ale...
Ale miałem nadzieję, że ta gra będzie taka, wiecie, znośna, taka, która na becie będzie wyglądać może tak 50-50, ale jakby ma szansę, że ten, a powiem szczerze, jakby ja, jeżeli ta gra będzie wyglądać tak, jak wygląda teraz, jeżeli ten movement nie będzie zmieniony i ogółem, może nie mapy, ale graficznie też ta gra nie stoi jakoś dobrze. Jeżeli ona chce, ona się pcha w taki gatunek, wam powiem, bardzo troszkę, no taki dosyć mocno jakby oblegany, tak powiem. No bo jednak macie Battlefielda, macie Koda, macie World War 3, który przejdzie na Free to Play właśnie i to jest bardzo duże konkurencja, nawet już nie mówiąc o Battlefieldach, no to sam ten World War 3, który wyjdzie na Free to Play. Macie sporo innych gier, które nawet nie znam, o których nie mam pojęcia, które bardzo dobrze jakby oddają na przykład właśnie takiego shootera. I na przykład Warface. Warface jest troszkę inną. Pamiętam, ja grałem Warface'a bardzo dawno temu. Ale Warface był na pewno wtedy, na tamte czasy, grą taką dosyć z wysokiego jakby... czy z wysokiego? No z fajną grafiką. Mi się na przykład przyjemnie grało, kiedy się zagrywałem. Jest bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o gry FPS, więc jeżeli ta gra będzie wyglądać tak, jak wygląda i ona będzie, no tak jak powiedziałem, grą mobilną na komputerze, no to nie widzę tutaj jakby przyszłości dla tej gierki. Chociaż no, mówię, strzela się przyjemnie i to jest chyba jedyna fajna rzecz w tej grze. Nie wiem, czemu mam trzecioosobową kamerę, ale... Tak dziwnie coś nie trafiam czasami. Może on celownik nie gościu. No jak tak już troszkę pograłem, powiem wam szczerze, że da się przyzwyczaić. Da się przyzwyczaić. Czym dłużej gram, tym bardziej to jest jakoś bardziej zjadliwe. Można podnosić broń. Jezu, co to jest za... Co to była za literka, bo nie wiem. Było F, czy co? Bez kitu. No jeżeli troszeczkę pogramy w tą grę, to jest to jakoś... Jest to jakoś zjadliwe, jest to grywalne. Tylko no mówię, no z trzecioosobowej kamery tylko, nie? Jak jest trzecioosobowa kamera, to tylko trzecioosobowa, bo z pierwszej nie ma szans. Z pierwszej totalnie nie czujecie sprintu. Z pierwszej strasznie jest jakby... Gówniacie się gra po prostu. Dobra, ale ja chcę zobaczyć, czy jest modowanie broni, słuchajcie. Bo ja widzę, że koleś ma celownik. Ja też bym bardzo chciał celownik. Czy ja mogę sobie dać na przykład celownik tutaj? Było tutaj, a jest customized weapon, dobra. Żeby nie było, że wszystkiego nie pokażę. Mam jakiś laser, a to jest zablokowane. Dobra, mamy chwyt, sight, mamy pyk. Magazyn nie mam, grip. Gripa nie zmieniamy może. Aim shake, accuracy, stability. Dobra. Zobaczymy jak będzie.
Ale spróbuję tak sobie wylądować gdzieś im na plecach może. Ale tu jest enemy. Ale tu jest enemy. Okej, okay. Chyba tyle było z moich tagów, tak mi się wydaje. Jakby powiem, że jaki raz czuję strasznie. Totalnie jakby nie mogę trafić. Coś tam potrafiłem, ale jak waliłem full auto, to nic. No, czy ja mogę... Nie mogę, ma jakiegoś spawn... Protekta czy co? Co jest? Hop jak tepa! No to jest spawn protect, to jest nie... To jest nie fair! Hop się respi na goście i ma spawn protecta, nie? Nie można go zabić. Czemu tak jest? To jest głupie. Jeżeli się respisz na punkcie, okej. Okay. Okej, okay. Jeszcze to jakoś ujdzie, ale spawn protect kuźwa jak się respisz na innym gościu, który jest w kombacie, to się robi, że daje się coś, co jest antykombat, w sensie jakby nie możesz się respi na gościu w kombacie. A nie daje się spawn protecta, no come on. Takie to jest głupie. Dobra, no można modować broń, ale ja wam powiem, że ja nie czuję tej broni. Ja totalnie jakby na blisko okej, okay, ale na taki średni dystans? Na średni dystans się nie da strzelać z jakichś arek. Gra jest tragiczna. I ja bym mógł, no dobra, może nie porównałbym do Rukrapa jakiegoś, ale... Bo gra jest po prostu grą mobilną, która jest na komputerze i ja mam takie odczucie. Ja nie wiem, czy ta gra była prędzej na mobilce i ona po prostu przechodzi teraz na kompy, czy co? Gra jest taką kuźwa mobilką. Gra jest mobilną grą na kompie. Ona nie przejdzie. Ona nie przejdzie obok World War 3, nie przejdzie obok BFA, nie przejdzie obok nawet jakichś mniejszych gier, które są tanie lub są free to play. Ale po prostu dają naprawdę dobrą rozgrywkę, bo Steam jest pełen takich gier i znajdzie się je bez problemu pewnie. Jeżeli chodzi o strzelanie w tej grze, jakby dałbym takie no 5-4 na 10 jakby, bo tak czy siak, no jak mówiłem, że w pewnych momentach fajnie mi się strzela, to w momencie kiedy na przykład byłem nie tak daleko i waliłem full auto z M-ki, i ten celownik był na gościu i totalnie nie było żadnych trafień ani nic, no troszkę się zawiodłem. Strzały ze snajperki, tam jeden siadł, on był nad okej. Gra jest sztuczna strasznie. Nie wiem jak to powiedzieć, po prostu gra jest jakby... Wiecie jak jest, albo nie wiecie, możecie nie wiedzieć, ale to tak samo jakbyście wzięli PUBG z telefonu, odpalili na emulatorze na kompie. Po prostu... Niby gracie, ale to nie jest to samo, jakby w sensie ta gra jest po prostu uboga, że tak powiem. No i to będzie tyle ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Kolejny odcinek, jaki zobaczycie, to będzie już z Ikarusa normalny, więc no. Trzymajcie się, cześć.